Dzień dobry, szanowni mieszkańcy. Przed nami kolejne spotkanie w ramach wiosennej edycji Akademii Bemowskiego Seniora. Dzisiaj poznamy ciekawostki ze świata archeologii. Naszym Państwa gościem jest przewodnik turystyczny i archeolog pan Adrian Pogorzelski. Dzień dobry. Który przedstawi ciekawostki ze świata archeologii podczas wykładu Archeologiczne Zagadki Polski. Już za tydzień, 18 marca, spotkamy się z paniami Małgorzatą Perl, trenerką fitness, i Anną Plucik-Mrożek, lekarką specjalizującą się w medycynie sportowej, które zaprezentują wykład Mózg w ruchu, teoria i praktyka. Serdecznie zapraszam i życzę wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Dzisiaj wyprawimy się w podróż po całej Polsce. I to będzie podróż, której dotkniemy tych dziejów najdawniejszych, zagadek, które związane są absolutnie z okresem pradziejów. Tutaj na marginesie jedną rzecz chciałbym sprostować. Jestem jak najbardziej przewodnikiem związanym ze środowiskiem archeologów, natomiast nie jestem archeologiem. Jestem archeologiem amatorem, to jest chyba dobre określenie. Natomiast owszem, studiowałem archeologię, natomiast inicjuję szereg badań na terenie Mazowsza, o których będę opowiadał dzisiaj na samym końcu. Natomiast nie jestem w rozumieniu dosłownym archeologiem, ale to nie przeszkodzi nam właśnie w tej podróży. Drodzy państwo, często podróżujemy do Egiptu, podróżujemy na obszar chociażby Azji Mniejszej, do Turcji. Tam zachwycamy się wielkimi pozostałościami po tych kulturach starożytnych. Natomiast chciałbym zachęcić do podróży uważnej po Polsce, dlatego że wiele zagadek związanych z przestrzenią odległą, czasem o ponad 5000 lat, możemy znaleźć prawie że na progu naszego domu. I o tym będzie dzisiejsze spotkanie, o tych fascynujących zagadkach archeologii pradziejowej. Ale będziemy opowiadali nie tylko o pradziejach, będziemy mówili o średniowieczu, wczesnym średniowieczu, a dotkniemy również tej archeologii właściwie pól bitewnych. Opowiem na końcu o projekcie, który jest realizowany obecnie na obszarze południowo-wschodniego Mazowsza, w okolicach dzisiejszych Maciejowic, miejscu, gdzie Tadeusz Kościuszko stoczył ostatnią bitwę i gdzie dzisiaj próbuje rozwiązać się zagadkę 5000 poległych, którzy zostali pochowani w 1794 roku, a którzy nie wiemy do końca, gdzie spoczywają. O tym będzie też dzisiaj całkiem sporo. Natomiast pierwszy slajd pokazuje nam cmentarzysko w Węsiorach. Słynne kręgi kamienne, piramidy, one będą początkiem absolutnie naszego wykładu i jednym z takich tematów przewodnich. Natomiast drodzy państwo, archeologia, pamiętajmy o tym, że jest nauką, która bada ślady przeszłości w oparciu przede wszystkim o szepty, bo tak nazwałbym zabytki archeologiczne odkrywane na stanowiskach w kontekście innych zabytków, które pozwalają nam odtworzyć tą historię, która sięga czasami przestrzeni 500 lat, a czasami kilku tysięcy lat. Dlaczego mówię o tym, że to są szepty? Dlatego, że to nie są zabytki piśmiennictwa, które jasno mówią nam o określonych wydarzeniach, co w końcu nie jest takie do końca jasne, dlatego że te zabytki piśmiennictwa, niezależnie czy średniowiecznego, czy starożytnego, one były zamawiane i pisane na polecenie określonego chociażby dworu książęcego, królewskiego. Natomiast te zabytki archeologiczne, fragmenty ceramiki, zabytki krzemienne, to są zabytki szepczące, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób wyglądała kultura materialna, ale też po części duchowa, chociażby ludzi zamieszkujących obszar obecnej Polski przed kilkoma tysiącami lat. Tu na pierwszym slajdzie możemy zobaczyć stanowisko w Czersku, w województwie mazowieckim, w tym Czersku, nad którym gruje dzisiaj przepiękny zamek księcia Janusza Starszego. Zamek wybudowany w miejscu wcześniejszego drewnianoziemnego grodu, który ma szereg tajemnic, bo chociażby ten grób, który znaleziono opodal muru kościoła grodowego, który być może zawierał szczątki tajemniczego Magnusa, być może Magnusa Haraldsona, ale to zdjęcie akurat obrazuje nam badania, które są codziennością, które odbywają się na terenie całej Polski, badania, które wyprzedzają przede wszystkim budowę nowego domu. Tu okazało się, że właściciel, który nabył fragment ziemi na tak zwanej wyspie Spiszy, na takim wyniesieniu górującym ponad obszarem zalewowym, który według legend miał być miejscem, gdzie znajdowały się spichlerze w porcie czerskim, okazało się, że natknął się na nie lada problem, dlatego że jest ta działka stanowiskiem archeologicznym,
archeologicznym. Przed wybudowaniem domu musiał przeprowadzić badania, w trakcie do których udało nam się odkryć pozostałości osady związanej z kulturą przeworską, z tymi historycznymi, wydaje się, że wandalami, z ludnością ziem polskich sprzed prawie 2000 lat, która pozostawiła po sobie liczne osady, cmentarzyska, bo opodal tego miejsca odkryto też cmentarzysko kultury przeworskiej, ale te słynne ośrodki hutnicze, o których będziemy dzisiaj również mówili. Natomiast jest to slajd, który obrazuje nam codzienność archeologów, żmudna praca, która polega przede wszystkim na zabezpieczaniu ogromnej ilości fragmentów ceramiki. Rzadziej spotyka się te wydzielone zabytki, takie jak przedmioty metalowe, chociażby importy z Cesarstwa Rzymskiego. Tu udało nam się odkryć chociażby opodal tego wykopu denara z okresu wpływów rzymskich. O tych skarbach monet rzymskich też dzisiaj będzie całkiem sporo powiedziane. Ale drodzy Państwo, to, co nas zachwyca, to chociażby zabytki starożytnego Egiptu. Egiptologia jako jedna z gałęzi archeologii, która rozwija się prężnie co najmniej od XVIII wieku jako nauka. Zachwycają nas wielkie piramidy w Gizie. Zachwyca nas ta najstarsza piramida schodkowa wybudowana w Sakkarze przez architekta Imhotepa, który był też patronem medycyny, która jest pewną ewolucją mastaby, czyli grobu, który budowano nad szybem, w którym złożono ciało zmarłego, który przeszedł ewolucję, czyli te sześć mastab właściwie położonych na sobie, które dały początek piramidzie, która stała się symbolicznie też schodami prowadzącymi gdzieś w kierunku nieboskłonu. Ale pamiętajmy o tym, że nie musimy wcale kierować naszych kroków nad Nil, na płaskowyż Sakkarze czy płaskowyż w Gizie, żeby doświadczyć wielkich tajemnic związanych z tak zwanymi piramidami kujawskimi. To oczywiście jeszcze wejście do kompleksu grobowego w Sakkarze, powiązanego oczywiście z piramidą Djoser'a, natomiast my mamy własne piramidy, bo tak nazywamy, oczywiście w cudzysłowie, groby kujawskie, groby megalityczne związane z kulturą pucharów lejkowatych. Tych grobów jest bez liku, nie tylko na Kujawach. Te kujawskie są niezwykłe, dlatego że ich konstrukcje wykonane są z potężnych kamieni. Takich kamieni, które nierzadko ważą kilka ton. Natomiast pamiętajmy o tym, że w obszarze chociażby Wyżyny Sandomierskiej mamy podobne konstrukcje, obecnie badane przez archeologów, tyle że wykonywane najczęściej z drewnianych pali. Brak kamienia powodowało, że zastępowano je najzwyczajniej drewnem. Dlaczego mówimy o piramidach? Dlatego, że one też zachwycają wielkością, ale one też pełniły przede wszystkim funkcję grobów. To są groby, które trudno jest określić jednoznacznie, z kim były związane. Być może z kimś, kto pełnił funkcję kogoś na kształt księcia, a może pełnił funkcję o charakterze kultowym w danej społeczności rolniczej, bo pamiętajmy o tym, że kultura pucharów lejkowatych to jest kultura właściwie pierwszych rolników na ziemiach Polski. Kultura, której mieszkańcy jakieś 5,5 tysiąca lat temu na dobre zaczęli zmieniać, przekształcać krajobraz przyrodniczy obszarów dzisiejszej Polski. Nie tylko Kujaw, ale również Mazowsze czy Wyżyny Sandomierskiej. Tam, gdzie był dostatek dobrej ziemi, tam mamy liczne ślady, które związane z tą niezwykłą kulturą są. Natomiast te grobowce, one zachwycają. Zaraz kilka slajdów, które pokażą nam ich dokładny kształt. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten punkt, który wypada po środku grobowca, niejako od czoła grobowca, w tym najszerszym i najwyższym punkcie, który zaznaczony jest tymi czerwonymi kropeczkami. Tu mamy właściwie wyraźną przerwę pomiędzy linią kamieni, która jest pozostałością dzisiaj niezachowanej, obecnie nieistniejącej, ale uchwytnej w trakcie badań archeologicznych konstrukcji drewnianej. W tym miejscu znajdowała się taka drewniana kaplica, która pełniła najprawdopodobniej funkcję ofiarną. I tu pewną analogię możemy znaleźć chociażby do kultury Egiptu starożytnego. Piramidy były wyrazem egipskie wielkości panującego króla. Były miejscem właściwie, gdzie obok piramidy znajdowała się świątynia grobowa, gdzie składano dary grobowe, które miały właśnie służyć zmarłemu w drodze w zaświaty, czy w zaświatach miały mu towarzyszyć. Natomiast dokładnie ten sam wyraz jest wyraźnie widoczny, czy to samo znaczenie w tej konstrukcji dzisiaj nieistniejącej, niezachowanej, ale która uchwytna jest dla archeologów w grobowcach kujawskich, dlatego że
to pomieszczenie drewniane, ono prawdopodobnie pełniło funkcję takiej kaplicy, w której składano być może w trakcie samego rytuału pochówku, a być może po śmierci już zmarłego, ofiary. Te ofiary być może były przynoszone i symbolicznie składane, a później zabierane z tego miejsca i zjadane w jakieś uczcie. W tym miejscu najprawdopodobniej palono też ogień, który był pewnym ofiarowaniem, w pewien sposób prawdopodobnie ofiarowany dla zmarłego. Natomiast najprawdopodobniej były to kaplice o takim charakterze ofiarnym. Natomiast same grobowce, drodzy Państwo, one były w przestrzeni dziejów bardzo często kojarzone przede wszystkim w legendach ludowych z grobowcami olbrzymów. No, ich wielkość rzeczywiście zachwyca. One mają po kilkadziesiąt, a czasami nawet ponad 100 metrów długości. I ludność w opowiadaniach ludowych, w takich przekazach ustnych, chociażby Kujaw, mówiła dawniej o grobowcach olbrzymów. Bardzo często nazywano je również żalkami, dlatego że kiedy takie grobowce były rozbierane, pozyskiwano z nich przede wszystkim materiał, taki jak kamień, wtedy odkrywano najzwyczajniej ślady po grobach szkieletowych. Te groby są przeznaczone przede wszystkim dla mężczyzn, czy mężczyźni byli w nich składani. Co ciekawe, w większości przypadków mężczyźni w dość zaawansowanym wieku. Przy czym pamiętajmy o tym, że pojęcie zaawansowanego wieku zdecydowanie różni się w przestrzeni neolitu i obecnie, bo zaawansowany wiek w neolicie to przestrzeń około 40-50 lat, natomiast no dzisiaj zaawansowany wiek mężczyzny to wiek powyżej 80 lat. Różnica jest ogromna, ale pamiętajmy o tym, że ta wyraźna różnica pojawiła się dopiero w przestrzeni XIX i XX wieku. Natomiast ruszajmy, drodzy Państwo, dalej na spotkanie z tymi niezwykłymi grobowcami. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Te grobowce, one są zorientowane na osi wschód-zachód. Czoło grobowca, czyli ta najwyższa część i najszersza część, znajduje się zawsze w tej części wschodniej i odpowiednio jego kraniec znajduje się najwęższy na zachodzie. Tu właściwie możemy uchwycić w symbolice tego grobu pewną linię, która wyznacza nam linię życia. Wschód, który zawsze we wszystkich kulturach i pradziejowych, i współcześnie kojarzony jest z tym momentem narodzin, z symboliką narodzin, i odpowiednio zachód, który kojarzy się z symboliką odejścia, śmierci. Ale w pojęciu słońca mamy wyrażoną pewną nieskończoność życia, czyli właściwie pewną nieskończoność duszy, która odradza się, czego symbolem jest wschód. Stąd jakby zmarli, chowani w tych grobowcach, bardzo często patrzyli w kierunku wschodnim, w kierunku właśnie rodzącego się słońca. Pamiętajmy o tym, że w kulturach pierwszych rolników mamy absolutnie powiązane wszystkie rytuały, również pogrzebowe, z tym cyklem agrarnym, który właściwie w kulturze ludowej, chociażby obecnej Polski, jest wciąż bardzo wyraźnie widoczny. Natomiast orientacja tych grobów jest bardzo istotna. Natomiast zdumiewa na pewno kształt tych grobowców kujawskich i to jest, drodzy Państwo, dość ciekawe i wydaje się, że łatwe do wyjaśnienia. Na tym zdjęciu, które jest obrazem pewnej mapy lidarowej, mapy takiej numerycznej, takiego skanowania laserowego terenu, które pokazuje nam wszystkie wypukłości, możemy czerwonymi strzałkami w sposób wyraźny zobaczyć trzy grobowce w Wietrzychowicach. Tam mamy chyba najbardziej rozpoznawalny dzisiaj park kulturowy, rodzaj rezerwatu archeologicznego, gdzie możemy niejako dotknąć tych megalitycznych grobowców. Natomiast możemy tutaj przyjrzeć się wyraźnie usytuowaniu na osi wschód-zachód, ale proszę zwrócić uwagę na to, że to są grobowce, które ciągną się na długości kilkudziesięciu metrów. One przypominają nam domy, które były budowane przez chociażby mieszkańców ziem polskich w okresie neolitu, w okresie trwania kultury pucharów lejkowatych i prawdopodobnie grobowiec jest w pewnym sensie wyrażeniem domu wieczności dla zmarłego. Po trochu tak jak piramidy egipskie są wyrażeniem domu wieczności dla zmarłego króla, faraona, tak tu mamy wyrażenie symboliki domu, w którym taki zmarły był chowany. Bo kształt długich domów w epoce neolitu i kształty grobowców jakby nasuwa takie skojarzenia. Co jest rzeczą bardzo ważną. Skala, drodzy Państwo, budowy tych grobowców, pamiętajmy o tym, że wymagała zaangażowania ogromnego nakładu pracy. Jeżeli spojrzymy na osady kultury pucharów lejkowatych, odkrywane na terenie Kujaw, ale również i Mazowsza,
To są to osady, w których najczęściej żyło kilka rodzin. To jest moment wyjątkowy, dlatego że ludzie dysponowali wtedy wynalazkiem ceramiki. Tak jak wspomniałem wcześniej, to byli rolnicy i pamiętajmy o tym, że na ziemiach Polski w epoce neolitu najprawdopodobniej korzystano co najmniej z 5 gatunków zbóż, które wtedy wysiewano. Znali ci mieszkańcy ziem polskich wtedy wynalazek radła, który absolutnie rewolucjonizuje rolnictwo, rozpowszechnia się to rolnictwo i właściwie przynosi coraz większe efekty, jeżeli chodzi o zbiory plonów. Znali radło, znali bydło, które nazywamy bardzo często bydłem tużym, ale co bardzo ważne, to właściwie rolnicy, którzy są hodowcami. Bydło tuże, mamy hodowlę świni, mamy w końcu hodowlę owcy i kozy, mamy jakąś grupę zwierząt łownych, ale to są osady, wokół których pojawiają się pola uprawne, potężne połacie lasów są wycinane. Oczywiście ci ludzie dysponują wtedy głównie narzędziami krzemiennymi. Śmiało można nazwać krzemień pasiasty, o którym za chwilę będzie jeszcze mowa, czy krzemień czekoladowy, stałe epoki kamienia. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jedna osada budowała taki grobowiec. To jest właściwie grupa osób, które musiało spędzić kilka miesięcy, może kilka lat na wzniesienie takiego grobowca. Wyobraźmy sobie, że średnio grobowiec kujawski jest budowany z około 400 głazów, ale czasami ta liczba sięga nawet 600 głazów. One są w sposób bardzo przemyślny usytuowane. Te największe w czole grobowca, które ważyły czasami ważą po kilka ton. I teraz wyobraźmy sobie, że do transportu takiego kamienia z dość odległego czasami miejsca trzeba było zaangażować grupę osób. One prawdopodobnie były ciągane na czymś na kształt sani, a może toczone były tak jak w starożytnym Egipcie na specjalnych takich rolkach, które były wykonane z okrągłych bali, chociażby drzewa sosnowego czy świerkowego. Tu możemy się tylko domyślać, natomiast społeczność musiała absolutnie być w szerokim zakresie kilku osad zaangażowana w budowę takiego grobowca i prawdopodobnie te grobowce są również wyrazem siły tej społeczności. Jest hipoteza, która zakłada wśród części archeologów badających to zjawisko grobowców megalitycznych, że te groby usytuowane były na krańcach, które zajmowane było przez daną społeczność, przez kilka osad, daną grupę osób i one miały być wyrazem manifestacji siły tej grupy, która na danym obszarze najzwyczajniej w świecie żyła, która korzystała z dobrodziejstw tej żyznej ziemi, czyli miało być to być może ostrzeżenie dla tych, którzy chcieli na te tereny wejść, a może miał być to manifest po prostu zorganizowanej społeczności, rządzonej właściwie być może w jakimś kształcie demokracji wojennej. Tego się nigdy nie dowiemy i tu hipotez jest oczywiście kilka, ale bardzo często archeolodzy dzisiaj podnoszą temat budowy piramid w Egipcie, mówiąc o tym, że one były wyrazem wielkości i pewnej idei, która była skupiona wokół króla, który trzymał w swoich rękach władzę. Tu w Wietrzychowicach, w Sarnowie, w Gaju Stolarskim być może te grobowce kujawskie są bardzo podobnym wyrazem tej wspólnej idei skupionej wokół pewnej władzy, która spoczywa w rękach przywódcy lokalnego, przywódcy, nazwijmy go przywódcy plemiennego. To oczywiście są hipotezy, bo tak jak wspomniałem, te zjawiska są rekonstruowane w oparciu o w pewnym sensie, no właśnie, pewne szepty, które czytamy z przeszłości. Natomiast, drodzy Państwo, w epoce trwania kultury pucharów lejkowatych, skąd w ogóle ta nazwa? Oczywiście od bardzo charakterystycznego pucharu, czy charakterystycznego naczynia glinianego. Natomiast mamy szereg innych bardzo charakterystycznych zabytków dla tej kultury, dlatego że możemy wyszczególnić chociażby siekiery krzemienne, najczęściej z krzemienia chociażby pasiastego, ale z krzemienia wołyńskiego, czekoladowego, tych gatunków krzemienia, które były wykorzystywane w tym okresie na obszarze Polski jest kilka. Pasiasty jest chyba najbardziej rozpoznawalny, natomiast wśród zabytków, które na przykład składano pod nasypami grobów jako wyposażenie grobowe, były bardzo ciekawe zabytki, jakim są tak zwane flasze z kryzą. To jest rzecz niezwykła i taką flaszę z kryzą możemy zobaczyć na środkowej planszy, na slajdzie, który Państwo w tej chwili widzą. Część z badaczy uważa, że ta flasza z kryzą była naczyniem o charakterze kultowym. Jeżeli spojrzymy na kształt tego małego naczynka, jeżeli odwrócimy to naczynie do góry nogami, ono będzie rzeczywiście nam w sposób uderzający przypominało
makówkę. Dla porównania po lewej stronie możemy zobaczyć na fotografii makówkę. Wydaje się, że mak odgrywał dla tych pierwszych rolników kluczowe znaczenie i prawdopodobnie był jedną z tych roślin, która była hodowana, wysiewana, zbierana, a która miała charakter z jednej strony leczniczy, z drugiej strony miała charakter również magiczny. Dlaczego leczniczy? Cofnijmy się, drodzy Państwo, do kultury wsi mazowieckiej. Jeszcze w przestrzeni początku XX wieku, kiedy hodowla maku nie była ściśle nadzorowana przez państwo. Bardzo często dzieciom, które na przykład cierpiały na różnego rodzaju kolki, ale były dziećmi, które no, były nadpobudliwe, matki idące chociażby do pracy w polu w okresie choćby żniw podawały bardzo często mleko makowe, czy takie mleczko makowe dla uspokojenia. To właściwie tradycja, która była żywa dużo dłużej chociażby na Podlasiu, na Biebrzą. Natomiast pamiętajmy o tym, że mak ma ten charakter również narkotyczny w postaci opium i część z badaczy zajmujących się badaniami neolitu na ziemiach polskich uważa, że flasze z kryzą były flaszami, w których przechowywano opium. To jest oczywiście jedna z hipotez i takich niezbitych dowodów nie będziemy mieli nigdy, ale jest to hipoteza bardzo przekonująca, dlatego że z jakiegoś powodu, chociażby w grobowcach megalitycznych, w których zmarli, wydaje się, że członkowie stanowiący elitę społeczną mieli dość ubogie wyposażenie, prawie że zawsze pojawiały się te flasze z kryzą. Więc wydaje się, że tu mamy powiązanie maku w tym charakterze rośliny leczniczej, ale też prowadzącej chociażby, no możemy sobie tylko wyobrazić, w sferę zaświatów, jako taki łącznik właściwie, który prowadził w sferę zaświatów, prowadził do tego kręgu, nazwijmy to kręgu ówczesnych bóstw, ale to jest jedna z hipotez. Nie wiemy do końca, jakim zjawiskiem jest związany ten charakterystyczny puchar, od którego wzięła swoją nazwę kultura archeologiczna, kultura tych pierwszych rolników, kultura pucharów lejkowatych. Są badacze, którzy uważają, że on mógł mieć też charakter naczynia rytualnego, który mógł służyć do spożywania alkoholu, być może pierwszego, który był świadomie wytwarzany i spożywany na ziemiach polskich i najprawdopodobniej był to miód pitny. Natomiast oczywiście jest to jedna z hipotez, która też nie ma jakby niezbitych dowodów. Natomiast na planszy, którą mamy po prawej stronie, skrajnie prawą, możemy zobaczyć szereg zabytków krzemiennych, siekiery. Możemy sobie tylko wyobrazić, drodzy Państwo, z jaką precyzją trzeba było ciąć potężne drzewa na budowę chociażby słupów stanowiących podwalinę pod dach tych długich domów pierwszych rolników, mając do dyspozycji siekierę z bardzo twardego materiału, jakim był krzemień, ale pamiętajmy o tym, że materiał, który jednak jest dość kruchy, nie jest tak elastyczny chociażby jak metal. Więc to są ogromne nakłady pracy, jeśli chodzi o budowę domów, jeżeli chodzi o budowę ówczesnych grobowców, ale też wyjątkowy moment, kiedy człowiek, tak jak wspomniałem wcześniej, zaczął przekształcać środowisko przyrodnicze. I wydaje się, że na obszarze Wyżyny, przede wszystkim sandomierskiej, możemy znaleźć ślady pierwszego w historii ziem polskich przeobrażenia, ale na niekorzyść człowieka przez jego działalność środowiska naturalnego, dlatego że na pewnych osadach, które zostały przez mieszkańców porzucone, zaczęto obserwować w trakcie badań archeologicznych na przykład muszle gatunków ślimaków, które charakterystyczne są wyłącznie dla obszarów stepowych. Powstała natychmiast hipoteza, która zakłada, że na pewne przerwanie świetności kultury pucharów lejkowatych miały wpływ naturalne zmiany klimatyczne, czyli ta sinusoida, która powoduje, że na przestrzeni wieków raz było cieplej, raz było zimniej, ale wydaje się, że wycinanie dużych obszarów lasów spowodowało właściwie, że część z tych obszarów, które były przez ówczesnych rolników eksploatowane, użytkowane, one uległy po prostu częściowemu spustynieniu czy zestepowieniu. Stąd jakby pojawia się nowy model gospodarki, przede wszystkim hodowlanej, czyli grupy pasterzy, którzy zwierzęta wypasają. Natomiast to jest zjawisko absolutnie fenomenalne, jakim jest jeszcze, drodzy Państwo, w tym okresie kopalnictwo krzemienia. Dzisiaj krzemionki opatowskie po rewitalizacji samych
kopalń na obszarze, których działa podziemna trasa turystyczna, ale również po budowie nowych pawilonów ekspozycji muzealnej zachwycają i gorąco do Krzemionek-Kopatowskich zapraszam, tak samo jak zapraszam do Wietrzychowic, do Sarnowa czy do Gaju Stolarskiego na taką jednodniową wyprawę, którą można sobie zorganizować choćby z Warszawy w poszukiwaniu tych megalitów. Natomiast Krzemionki-Kopatowskie, drodzy Państwo, to jest taki przykład też pozyskiwania materiału, który był bardzo potrzebny na szeroką skalę, przede wszystkim tych siekier potrzebnych do wycinania lasu, do pozyskiwania drewna na budowę domów. I pamiętajmy o tym, że kopalnictwo krzemienia ma bardzo długą tradycję na ziemiach polskich. Najstarsze kopalnie krzemienia wiążą się z Przedgórzem Świętokrzyskim, z takimi miejscowościami jak Orońsko czy Wierzbica w obszarze dzisiejszego pogranicza województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Natomiast tam eksploatowano krzemień czekoladowy w postaci szybów, które drążono pionowo, z których ten krzemień był pozyskiwany. Natomiast w przypadku Krzemionek Opatowskich mamy już zorganizowany, skomplikowany system szybu pionowego i potem poziomych chodników, gdzie najprawdopodobniej za pomocą chociażby specjalnych łuczyw, które odpowiednio doświetlały takie chodniki, ale też być może rozpalania niewielkich ognisk, wymuszano pewien ciąg cyrkulacji powietrza, który zapewniał dostęp świeżego tlenu dla tych górników, którzy byli w tym przodku i którzy ze skały wapienne eksploatowali czy wyrywali takie buły krzemienia, które później trafiały chociażby nad rzekę dzisiaj zwaną Kamienną, wtedy jak ją zwaną, tego nigdy się nie dowiemy, gdzie w pracowniach krzemieniarskich wykonywano siekiery, które były dystrybuowane później na odległość ponad 800 kilometrów nierzadko. Więc ta dystrybucja krzemienia pasiastego była na bardzo zaawansowanym poziomie i tak jak wspomniałem, możemy śmiało nazwać krzemień pasiasty stalą epoki kamienia, a w zasadzie stalą neolitu. Krzemień pasiasty ma tą charakterystyczną fakturę i dzisiaj nazywany jest bardzo często krzemieniem nadziei. Oczywiście najsłynniejsza pracownia pana Łutowicza znajduje się w Sandomierzu. Natomiast pamiętajmy o tym, że mając na uwadze ochronę dziedzictwa archeologicznego i przyrodniczego, ale zarazem zapotrzebowanie na krzemień pasiasty w przestrzeni przede wszystkim jubilerstwa, no w Krzemionkach Opatowskich dochodziło do sytuacji w 2008, to było roku 2009, jeśli dobrze pamiętam, do rabunkowego niszczenia rezerwatu celem pozyskania właśnie krzemienia pasiastego. Dzisiaj, drodzy Państwo, często ten krzemień, który kupujemy w Sandomierzu, chociażby to jest nie tyle krzemień pasiasty, czy na przykład krzemień iłżecki o bardzo podobnej fakturze. Natomiast ten pasiasty krzemień występuje w tym jednym miejscu na świecie, w okolicach dzisiejszych Krzemionek Opatowskich, opodal Ostrowca w województwie świętokrzyskim. Pamiętajmy o tym, że w neolicie, tu przykład jednego z grotów podjętych w trakcie badań powierzchniowych, opodal miejscowości Żelechów przez pana Jana Zduńczyka, wykonywano bardzo często nie tylko duże przedmioty takie jak siekiery, ale czasem drobne przedmioty takie jak groty służące oczywiście do polowań, służące do walki, dlatego że w okresie neolitu, w okresie trwania kultury pucharów lejkowatych wyróżnia nam się ta grupa wojowników, wyróżnia nam się grupa mężczyzn, którzy dysponują bronią. Siekiera służy do prac o charakterze takim gospodarczym, do cięcia, obróbki drewna. Natomiast pojawia nam się też topór bojowy z charakterystycznym otworem w środku jako narzędzie służące ewidentnie do walki. Pojawia nam się topór z takim charakterystycznym guzikiem, pojawia nam się wyraźnie sztylet, więc gospodarowanie na żyznych ziemiach, których zawsze było niedostatek, powodowało, że wyróżnia nam się grupa wojowników, czy przede wszystkim w zestawie, w inwentarzu archeologicznym pokazuje się coraz większa ilość broni, co było wymuszone z pewnością zjawiskiem związanym z koniecznością obrony tych osad przed najeźdźcami, ale również pilnowaniem tego obszaru ziemi, która była przez daną społeczność użytkowana. Oczywiście łuk stanowił rodzaj broni do walki, ale przede wszystkim stanowił rodzaj broni używanej do polowań, bo tak jak wspomniałem, obok zwierząt gospodarczych pojawia nam się też jakaś zawsze domieszka kości odkrywanych, a przez zoarcheologów interpretowanych jako kości dzikich zwierząt. Natomiast to jest naprawdę niezwykły moment, bo drodzy Państwo,
5 tysięcy lat temu, a w zasadzie 5,5 tysiąca lat temu powstają te megality, odpowiednio piramidy w Egipcie, chociażby ta schodkowa Dżosera budowana jest 2650 lat. To są dwa zupełnie różne zjawiska, o dwóch zupełnie różnych kręgach. Natomiast naprawdę megality zachwycają. Pamiętajmy o tym, że opodal Warszawy w Rybnie odkryto taki grobowiec w typie kujawskim, jedyny do tej pory znany z obszarów Mazowsza, badany w okresie międzywojennym przez zespół archeologów z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Natomiast piramid mamy, i tu pewien przewrotny slajd, całkiem sporo w Polsce, bo najczęściej kojarzymy piramidę w Rapie, na granicy z obwodem kaliningradzkim, jako grobowiec w typie piramidalnym. Natomiast chciałbym Państwu pokazać na tym slajdzie niezwykły zabytek, tak zwane grobiszcze ariańskie, znajdujące się w miejscowości Krynica w województwie lubelskim, opodal Krasnego Stawu, które gorąco Państwu polecam, bo z jednej strony mamy najstarszy grób w typie piramidalnym, wybudowany najpewniej dla Pawła Orzechowskiego jako jego grób, jako miejsce ostatecznego spoczynku. Grobowiec, który absolutnie budowany jest, jest to proces związany z, no, właśnie z tymi podróżami. To jest czas, kiedy Mikołaj Radziwiłł Sierotka udaje się do Ziemi Świętej, ale również odwiedza Egipt, staje przed wielkimi piramidami w Gizie. Jest to ten czas, kiedy informacje o tych zachwycających budowlach docierają do Polski, ale ta piramida wpisana jest najprawdopodobniej we wczesnośredniowieczne miejsce kultu związane absolutnie z tym kręgiem wschodnim Słowian, z obszarem właściwie, który znalazł się w okresie wczesnego średniowiecza początkowo w orbicie wpływów Rusi Kijowskiej, później znalazł się w orbicie wpływów dopiero Piastów. Natomiast miejscowi archeolodzy odkryli pozostałości po wałach, które otaczały to wzniesienie, które później została wpisana w przestrzeni początku XVII wieku, ta zachwycająca piramida, więc tych piramid mamy całkiem sporo w obszarze, drodzy Państwo, Polski, ale tak jak wspomniałem, nie tylko grobowce kujawskie, nie tylko piramida w Rapie. Natomiast ostatnie badania archeologiczne, które prowadzone są przede wszystkim w obszarze Małopolski, Podkarpacia, one zachwycają, dlatego że powodują, że trzeba tą historię pradziejów ziem polskich pisać na nowo. Drodzy Państwo, największym odkryciem wydawało się, że dotyczącym epoki brązu na ziemiach polskich będzie odkrycie grodu w Biskupinie. O nim też w kilku słowach za chwileczkę opowiemy. Natomiast w ostatnich latach jednym z najciekawszych stanowisk archeologicznych badanych w obszarze województwa małopolskiego jest góra Zyndrama, kojarzona oczywiście z tym sławetnym Zyndramem, który jako jeden z czołowych rycerzy bierze udział w tej walnej bitwie w roku 1410 przeciwko zakonowi krzyżackiemu pod Grunwaldem, i wzniesienie właściwie i pozostałości konstrukcji wałów kojarzone były właśnie z zamkiem Zyndrama. Natomiast badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozpoczęli badania na wielokulturowym stanowisku, które znajduje się na szczycie tego wzniesienia, odkryli najstarsze w tej części Europy mury wykonane z kamienia ręką ludzką, głazy, które były bardzo często aż z sześciu stron odpowiednio obrabiane, żeby utworzyć z nich mur. I drodzy Państwo, ślad po kulturze, która przybyła do nas z obszarów Bałkan, z nad Morza Adriatyckiego. Konstrukcje właściwie wałów, które datowane są na 1750 lat przed naszą erą. Podobnego zjawiska do tej pory na ziemiach polskich, ale również u okolicznych sąsiadów nie odkryto. I drodzy Państwo, ślad po, no właśnie, kulturze anatolijskiej, kulturze, która przywędrowała z Bałkan, prawdopodobnie w poszukiwaniu tego, co jest absolutnie złotem północy, czyli bursztynu. Bo jak badacze góry Zyndrama zauważyli, zlokalizowana w Kotlinie Sądeckiej, na bardzo ważnym szlaku, który prowadzi w kierunku północnym z południa, grodzisko czy osada obronna miała prawdopodobnie nadzorować szlak, który prowadził w kierunku wybrzeży Morza Bałtyckiego, w kierunku Sambii, skąd wywożono bursztyn, który trafia w obszar Morza Śródziemnego i jest gdzieś około 1750 roku rejestrowany właśnie jako import, który przywożono z północy. Więc najprawdopodobniej przybysze z południa budują ufortyfikowany
gród ufortyfikowaną osadę, która strzeże bardzo ważnego strategicznego szlaku handlowego, który łączy północ z południem. Zdecydowanie dawniej niż do niedawna się jeszcze wydawało. Natomiast mówię, konstrukcje kamienne dzisiaj już, drodzy Państwo, nie należy łączyć z okresem Polski wczesnopiastowskiej, z tą preromańską architekturą, czy z wałami chociażby, które były wznoszone przez Gotów, czy przez Słowian w okresie wczesnego średniowiecza, tylko tu mamy konstrukcje kamienne, ślady po bramie datowanej na wczesną epokę brązu, absolutnie niezwykłe odkrycie, którego dokonano w ostatnich latach. Na zasadzie weryfikacji stanowiska, które było znane od dłuższego czasu, w zasadzie znane od XIX wieku. Drodzy Państwo, Chotyniec, województwo podkarpackie, skoro już mówimy o Małopolsce, o podkarpackim, przepraszam, ale o Małopolskie i podkarpackie jakby od południu Polski, to jest miejsce niezwykłe, dlatego że z perspektywy mapy historycznej tu mamy tak zwaną bramę przemyską, czyli kolejne przejście, przesmyk, który prowadzi w kierunku południowym. Natomiast dzisiaj Chotyniec wciąż znany jest najczęściej przez pryzmat cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Boga Rodzicy, z przepięknym ikonostasem, który znajduje się w środku. Natomiast pamiętajmy o tym, że opodal cerkwi, zaledwie kilkaset metrów, odkryto ślady właściwie po, no właśnie, grodzisku scytyjskim. To jest kolejne z grodzisk, które jest znane co najmniej od XIX wieku. Na tym zdjęciu, które jest oczywiście zdjęciem lidarowym, zdjęciem zrobionym przez laser lotniczy, który pokazuje nam wszystkie wypukłości załamania terenu, możemy zobaczyć wciąż bardzo wyraźnie widoczne, wyraźnie widoczny wał. Na części przestrzeni tego pola ten wał został zniwelowany. Natomiast tutaj dotykamy właściwie pozostałości grodziska, które wiąże się z kręgiem scytyjskim. Grodziska, które datowane jest na VII-V wiek przed naszą erą. Grodziska, na terenie którego odkryto ogromną ilość amfor, które zostały zaimportowane z obszarów Morza Czarnego. Amfor, które wiążą się z faktoriami greckimi, które nad Morzem Czarnym funkcjonowały. I jest to ślad właściwie też po tym dalekosiężnym handlu, który zespalał dwa morza. Morze Bałtyckie, które dawało bursztyn. Potem możemy mówić absolutnie o niewolnikach i o bursztynie. I odpowiednio basen Morza Czarnego, gdzie mamy rozwiniętą kulturę związaną chociażby z tą Grecją epoki klasycznej, później właściwie z faktoriami, które były pod panowaniem oczywiście rzymskim. Natomiast to jest, drodzy Państwo, no też fenomenalne odkrycie, grodzisko w Chotyńcu, badane w ostatnich latach przez zespół archeologów z Uniwersytetu w Rzeszowie. Natomiast to jest też takie grodzisko, które no, przewartościowało pewne rozumienie pradziejów, dlatego że Scytowie kojarzeni byli przede wszystkim z najeźdźcami, którzy pojawiali się zdecydowanie gdzieś tam z południowego wschodu, nadchodząc, niszcząc osady związane z obecną na obszarze całej Polski kulturą łużycką. Oni byli kojarzeni chociażby ze zniszczeniem grodziska czy ufortyfikowanej osady w Biskupinie, która nazywana była w okresie międzywojennym polskimi Pompejami. Natomiast tu, drodzy Państwo, dotykamy właśnie kultury łużyckiej, kultury związanej z epoką brązu, z początkiem epoki żelaza. Grodzisko, czy właściwie osada obronna w Biskupinie jest jedną chyba z najlepiej rozpoznawalnych. Organizowane co roku potężne pikniki archeologiczne. Natomiast fenomen Biskupina polega przede wszystkim na doskonałym zachowaniu konstrukcji drewnianych, tych 13 rzędów domów, długich domów, które były przez mieszkańców zasiedlone. Natomiast ten fenomen Biskupina przede wszystkim polega na środowisku beztlenowym, w którym zabytki drewniane zachowały się w doskonałym stanie. Jest tak, że drewno i wszystkie inne materiały organiczne, skóra, ale również i metal, nie koroduje, przede wszystkim metale kolorowe, nie korodują w momencie, kiedy mają odcięty tlen, dostęp tlenu. Ten proces utleniania nie odbywa się i odkryte w latach 30. grodzisko przez pana Szwajcara, który był jakby archeologiem amatorem, nauczycielem, któremu dzieci doniosły w momencie, kiedy poziom wód Jeziora Biskupińskiego obniżył się, że tam, gdzie rwano sieci, gdzie opowiadano sobie o podwodnym mieście, o mieście, które zapadło się, widać wyraźnie konstrukcje drewniane. Człowiek bardzo świadomy, który natychmiast
informuje czołowego archeologa pradziejów Józefa Kostrzewskiego o tym niezwykłym odkryciu. No i rozpoczynają się na szeroką skalę badania, które były badaniami na wskroś nowoczesnymi, dlatego że z jednej strony zaangażowano tutaj nurków z marynarki podwodnej, czyli pierwsze podwodne badania, z drugiej strony stosowano specjalne balony na uwięzi do wykonywania chociażby fotografii, ale również rysunków, więc możemy mówić o miejscu, gdzie rozpoczęła się archeologia lotnicza na obszarze Polski. Natomiast tu mamy przede wszystkim doskonałe datowanie. 748 rok przed naszą erą to jest ten moment, kiedy większość z drzew, z których wykonano konstrukcje domów, ale również same konstrukcje właściwie wałów, te drewniane konstrukcje wałów osady obronnej w dzisiejszym Biskupinie, one zostały wykonane w większości około 748 roku i później. Natomiast tu ze względu na zachowane doskonale drewno możemy przyjąć precyzyjne datowanie dendrochronologiczne. Jeżeli spojrzymy na słój drzewa, to możemy wyraźnie zauważyć właściwie tą warstwę ciemną, warstwę jasną przyrostu w danym roku. I to jest odpowiednio obszar zimy, wiosny i możliwość określenia nawet pory roku, w trakcie której ścinano drewno, drzewo, w której pozyskiwano drewno. Tu możemy zapewnić, przyjąć, że duża część z tych prac budowlanych, przede wszystkim budowanie chociażby pomostu prowadzonego do osady, która była położona niejako na wyspie, wykonano przede wszystkim z zimą, wtedy, kiedy wody jeziora były skute, kiedy można było takie konstrukcje budować. Natomiast Biskupin, drodzy Państwo, jest osadą obronną kultury łużyckiej. Nie jedyną osadą obronną odkrytą na ziemiach polskich, natomiast w najlepszym stopniu zachowaną. Koncepcje, kiedy rozpoczęły się badania archeologiczne w Biskupinie, dlaczego ona została porzucona, były różne. Przede wszystkim ta koncepcja, która była brana przede wszystkim pod uwagę, to oczywiście najazd scytyjski i szukano za wszelką cenę śladów po scytach. Najczęściej są to takie charakterystyczne brązowe, trójkątne grociki, a które chociażby odkrywane były w Chotyńcu. Natomiast tu raptem, jeśli dobrze pamiętam, znaleziono tylko dwa takie groty, więc ślady po najeździe scytyjskim to wątpliwe. Brak śladów spalenia. Co się okazuje? Biskupin jest pewną przestrogą dla nas, tak samo jak przestrogą jest działalność osadników czy rolników kultury pucharów lejkowatych, dlatego że wyraźnie możemy tutaj zaobserwować na podstawie badań osadów na dnie Jeziora Biskupińskiego, że sama osada była przez ludzi porzucona ze względu na podniesienie się lustra wód Jeziora Biskupińskiego. Ten poziom podnosi się i zaczyna osadę zalewać. Dlaczego tak się stało? Najprawdopodobniej jest to związane z intensywną eksploatacją okolicznych terenów. Las wokół jeziora znika, pojawiają się pola, te pola z czasem wyjałowione powodują, że kolejne połacie lasu jest wycinane. Potrzebna jest ogromna ilość drewna na samą budowę, więc to się oczywiście łączy z odsłanianiem terenów pod uprawę, ale zarazem z budową samego grodu. Natomiast obszar pozbawiony lasów i intensywne opady deszczów, które spływają wprost do jeziora. Woda nie wnika właśnie chociażby, czy nie wsiąka w ten obszar zalesiony, tylko spływa wprost do jeziora, poziom wyraźnie podnosi się i Biskupin, który jest w rzeczywistości osadą porzuconą przez człowieka, dlatego że nie nadawał się do zasiedlenia, ale jest to wyraźnie działalność człowieka, mieszkańców osady i okolicznych osad otwartych wokół samej osady ufortyfikowanej, która sprawiła, że musieli to miejsce porzucić, a ono z czasem pogrążyło się w wodach jeziora. I cóż, przede wszystkim to majstrowanie przy melioracji w okresie międzywojennym spowodowało, że te konstrukcje odsłoniły się. Ale pamiętajmy o tym, że Biskupin, drodzy Państwo, no tu rekonstrukcja oczywiście bramy wjazdowej. Jak ona dokładnie wyglądała, tego nigdy się nie dowiemy. Natomiast no właśnie z Biskupinem i z kulturą łużycką związane jest to zjawisko kultury pól popielnicowych, czyli ciałopalenie zwłok, które trwa na ziemiach polskich no, aż do momentu, kiedy nie upowszechniło się chrześcijaństwo. Tu możemy zobaczyć taką niewyeksplorowaną urnę ze szczątkami kostnymi, które zostały zebrane z takiego stosu ciałopalnego. Bardzo często w takiej urnie znajdują się też drobne przedmioty, które towarzyszą zmarłemu. Czasem jest to na przykład zabytek wykonany z brązu, z miedzi, brązu. Czasem są to, nie wiem, prześliki gliniane. Przy takiej urnie najczęściej stawiano takie niewielkie naczynia, które stanowiły
rodzaj darów, które były darami grobowymi, więc takie przystawki, kubeczki, w których znajdowało się chociażby najpewniej ziarno, które towarzyszyło zmarłemu w wędrówkę w zaświatę, no i potężne cmentarzyska, o których pisze później Długosz, mając na myśli, że no, obszar Królestwa Polski to jest ten obszar, gdzie ziemia garnki rodzi. To jest właściwie głównie efekt obecności potężnych cmentarzysk, na których jest bardzo często kilkaset grobów. Dzisiaj w większości przebadanych, które możemy obserwować od Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, aż po Mazowsze czy obszar Podkarpacia. Potężne cmentarzysko kultury łużyckiej. Ale ciałopalenie, drodzy Państwo, które jest samo w sobie zjawiskiem ciekawym, nie będziemy o nim zbyt dużo mówili, bo wcześniej na spotkaniu archeologii Mazowsze, już o tym mówiłem, jest związane na pewno z kultem solarnym, ale jest związane przede wszystkim z istotą symboliki przeistoczenia, czy z przeistoczeniem. Ludzie najprawdopodobniej obserwując chociażby topienie brązu, ten proces wykonywania przedmiotów brązowych, które się coraz bardziej upowszechniają, potem pojawiły się luksusowe przedmioty żelazne. Oni obserwowali właściwie tą przemianę być może, którą nadawał ogień, który powodował, że brąz topił się, można było stworzyć zupełnie nowy przedmiot. Być może to wpłynęło na kształt myśli, która doprowadziła ówczesnych ludzi do tego, że ogień i spalenie przeistoczy, uwolni, skieruje w kierunku nieboskłonu, w kierunku słońca, ale też nada nową formę życia. Na tej pokrywie urny proszę zwrócić uwagę na to, że wyraźnie widzimy wykonane palcem przed jakieś 2700 lat temu ślady, które układają się w linie, które nasuwają natychmiast skojarzenia z symbolem słonecznym, z symbolem solarnym, ale od solarnego symbolu do istoty ognia już jest bardzo blisko. Natomiast wracając jeszcze do biskupina, to jest przykład właściwie wykorzystania archeologii i odkryć archeologicznych do niecnych działań polityków. Odpowiednio warto tutaj wspomnieć o Gustawie Cossinie, twórcy właściwie archeologii, która zakładała, że obszary ziem chociażby dzisiejszych Niemiec, ale również Pomorza czy Wielkopolski, to były obszary, które były od pradziejów zasiedlone przez pragermanów. Prace Cossiny, one doprowadziły do stworzenia w uzasadnieniu archeologii i właściwie tej historii pradziejów obszarów Niemiec, do uzasadnienia właściwie roszczeń niemieckich w okresie II wojny światowej o Wielkopolskę, o Kujawy, ale też uzasadnienie dla, no właśnie, wielkości Germanów, która wykorzystywana była przez Adolfa Hitlera, przez Heinricha Himmlera. Sam Himmler jako dowodzący jednostkami SS, pamiętajmy o tym, że utworzył specjalny oddział archeologów, którzy działali w strukturach SS, którzy prowadzili badania archeologiczne na obszarze najróżniejszych zakątków ziemi, ale którzy prowadzili badania chociażby w Biskupinie po roku 1939, szukając za wszelką cenę śladów, które wskazywałyby na to, że jest to osada związana z pragermanami, która uzasadniłaby tą aneksję niemiecką ziem polskich, czy wcześniejsze zabór ziem polskich. Pamiętajmy o tym, że działania, które przeprowadzili Niemcy w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych tuż po zakończeniu wojny, one doprowadziły do wielkich zniszczeń, dlatego że wykopy, które były odsłonięte, i konstrukcje drewniane, które wtedy ujawniono i zadokumentowano, były następnie zasypywane piachem. Ten piach powodował, że drewno wysychało i ono po prostu rozpadało się. Następował ten proces utleniania, proces wysychania. Konserwacja drewna jest zabytkiem szalenie skomplikowanym, ale pamiętajmy o Józefie Kostrzewskim. Wielki archeolog związany z poznańską szkołą, czy właśnie twórca poznańskiej szkoły archeologicznej, uczeń Gustawa Cossiny. Pamiętajmy o tym, że sam Gustaw Cossina jest właściwie z pochodzenia mazowszaninem, mazurem, osadnikiem jakby śladem po takiej lakcji osadniczej w Prusach, mazowieckich rodzin i chłopskich, i drobno szlacheckich, które z czasem przechodziły na, no właśnie, stawali się oni ewangelikami, no właśnie, porzucali mowę polską, mówili w języku niemieckim, natomiast
Kosina jest takim przykładem właśnie Mazura, który został niejako zniemczony jako rodzina, ale jest twórcą przede wszystkim no, tych podwalin właściwie, które były wykorzystywane przez Himmlera, chociażby w okresie II wojny światowej, do walki ze Słowianami, do pokazania tej siły Germanów. Natomiast Kostrzewski jest znowu przykładem archeologa, który przez cały okres wojny był pilnie poszukiwany przez Gestapo, czyli przez tajną niemiecką policję. Przez cały okres II wojny światowej musi ukrywać się. Dlaczego? Dlatego, że Józef Kostrzewski, wybitny archeolog pradziejowy, on lansował teorię, która zakładała, że te ziemie obecnej Polski, czy ziemie II Rzeczpospolitej, były od pradziejów zasiedlone przez Prasłowian, że ludność kultury łużyckiej to są tak naprawdę Prasłowianie, którzy stworzyli później w czasach Mieszka podwaliny pod państwowość. Natomiast dzisiaj my nie możemy powiedzieć tak naprawdę, kim była ludność kultury łużyckiej. Ludnością indoeuropejską była, ale jeżeli będą państwo w biskupinie i usłyszą państwo od przewodnika informację mówiącą o tym, bo ja kiedyś taką słyszałem od przewodnika, który był licencjonowanym przewodnikiem, że ta ludność biskupina mówiła w języku podobnym do języka polskiego, no absolutnie nie możemy czegoś podobnego założyć, nie możemy się z tym w żaden sposób zgodzić. Natomiast dwóch archeologów, Nestor i uczeń i dwie koncepcje, no właśnie, która prowadzi nas do, w przypadku Kosiny, Germanów na ziemiach polskich i odpowiednio Prasłowian. No i tu oczywiście istota ognia, czyli przemiany. Natomiast, drodzy Państwo, żeby opowiedzieć o pradziejach, trzeba wspomnieć jakby te wyjątkowe zjawiska, które wiążą się z okresem wpływów rzymskich, z potężnymi ośrodkami metalurgicznymi, które znajdowały się no, w co najmniej dwóch miejscach, odpowiednio w okolicach Nowej Słupki w województwie świętokrzyskim, niejako u stóp klasztoru na Świętym Krzyżu, u stóp Łysej Góry, tej owianej legendami, o której za chwileczkę też opowiemy. No ale drugi ośrodek był położony opodal Warszawy, w obszarze dzisiejszego Pruszkowa, Brywinowa, Milanówka, ten mazowiecki ośrodek hutniczy. Dwa ośrodki związane z archeologiczną kulturą, którą nazywamy jako kultura przeworska. Ten zespół właściwie wyrobów, kultura przeworska, która kojarzona jest ze Związkiem Lugijskim, kojarzona jest z Wandalami, którzy z jednej strony wydaje się, że korzystając z tych rud darniowych, opracowując doskonałą metodę wytopu żelaza, metodę, która została dopiero w ostatnich latach odtworzona, produkowali setki tysięcy ton żelaza, które było wykorzystywane z jednej strony do wykonywania prostych narzędzi rolniczych, bo Wandalowie to też rolnicy, ale wszystkim do wykonywania broni, w której Wandalowie lubują się, czy która jest licznie obserwowana w inwentarzu grobowym kultury przeworskiej. Miecze, najczęściej w grobach już gięte, symbolicznie niszczone, groty włóczni, groty oszczepów, dzirydy, groty dzirydów, odpowiednio wyjątkowe wyposażenie, które kojarzone jest z grobami kobiecymi, czy towarzyszy grobom kobiecom, od zapinek przepięknych, przez takie przedmioty jak pensety, czy w końcu szkatułki, bo mamy żelazne bardzo często kluczyki i takie charakterystyczne mechanizmy, które kojarzone są ze szkatułkami, które kobietom towarzyszyły. Tego typu przedmioty znajdujemy w grobach, ale które wykonane są z żelaza, które zostało tutaj wytopione. Nie mamy na terenie Europy podobnego ośrodka, jak pod Nową Słupią, czy w okolicach właśnie Pruszkowa, gdzie działa dzisiaj to słynne muzeum, które obrazuje to starożytne centrum metalurgiczne. Centrum, które było badane przez wybitnego archeologa wyjątkowego, przede wszystkim terenowca, jeżeli w cudzysłowie mogę użyć takiego określenia, pana Stefana Wojdę. Natomiast nie wiemy dokładnie, jaka ilość żelaza była w tych ośrodkach wyprodukowana, ale możemy śmiało założyć, że ona była szalenie istotna dla pokonania, czy właściwie osłabienia wielkości Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast z jednej strony na tym slajdzie możemy zobaczyć pozostałości, mamy wyraźnie widoczne fragmenty klasztoru na Świętym Krzyżu, gdzieś tam u stóp poniżej Drogi Królewskiej Nowa Słupia i Muzeum też Hutnictwa i organizowane rokrocznie dymarki. Po lewej stronie możemy zobaczyć żołnierza rzymskiego, natomiast te liczne importy rzymskie od
odnajdowane na ziemiach polskich, one są związane z jednej strony z wymianą handlową, opartą pewnie o handel żelazem, opartą przede wszystkim o nadzorowanie szlaku, który prowadzi w kierunku Cesarstwa Rzymskiego, szlaku bursztynowego, w którym no, zdecydowanie ludność ziem polskich bierze czynny udział. Słynne wyprawy, które organizowane były przez Rzymian, ta najsłynniejsza to wyprawa w czasach Nerona, która przywiozła ogrom bursztynu do miasta Rzym, którym były nawet ozdabiane siatki, które były wykorzystywane w trakcie walk gladiatorów. Możemy sobie wyobrazić siatkę gladiatorów, którą być może znają Państwo z wyobrażeń filmów czy rekonstrukcji historycznych, ale te siatki w czasach Nerona, w trakcie jednych z igrzysk, były wręcz ozdabiane takimi dużymi bryłami bursztynu, które najpewniej z Półwyspu Sambijskiego były sprowadzone, ale ten szlak wiódł właściwie wzdłuż Wisły, wzdłuż odpowiednio Odry i wielkie odkrycia bursztynu, jedno we Wrocławiu, drugie w Basonii, które są świadectwem właściwie tego wywożenia bursztynu, no i oczywiście importy, które odnajdowane są i w Górach Świętokrzyskich, i na Mazowszu, wszystkim ogromne ilości monet, i tych pojedynczych, i tych w zespołach skarbów, w tym również złotych monet. Tu trudno mówić o systemie monetarnym na ziemiach polskich przed 2000 lat, natomiast chodziło na pewno o istotę srebra, kruszcu. Zresztą taka była istota w ogóle dawnego obiegu pieniądza. Chodziło głównie o kruszec, odpowiednią wagę i wszystkim wagę srebra, wagę złota, ale też jakość tego srebra i złota. Tak było w okresie wpływów rzymskich, tak było w okresie średniowiecza. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kultura przeworska pozostawiła po sobie niezwykły obraz metalurgii. Tak jak wspomniałem wcześniej, próba wytopu żelaza z rudy darniowej udało się dopiero przed kilku laty w trakcie dymarek świętokrzyskich. Proces, który wydawać powinien się prymitywnym i prostym, skoro był wykonywany 2000 lat temu, został dopiero zrekonstruowany przez odpowiednie dodawanie do mieszek, jakby próbę ustalenia odpowiedniej temperatury w piecowisku przed kilkoma laty. A zestawy narzędzi kowalskich, które odkrywane są w inwentarzach grobowych związanych z kulturą przeworską, z przestrzenią I, II, III wieku i z tymi śladami po kulturze przeworskiej na Mazowszu, one nie odbiegają w żaden sposób od inwentarza narzędzi kowalskich, które były wykorzystane chociażby w kuźni kowalskiej na Mazowszu przed wojną, czy w zasadzie tuż po wojnie, kiedy to tradycyjne kowalstwo było wciąż jeszcze żywe. Podobne narzędzia zobaczymy w grobach sprzed 2000 lat i podobne w muzeach, w których możemy zobaczyć zrekonstruowaną kuźnię. A warto jeszcze, drodzy Państwo, podkreślić, że jakby te ślady po kulturze przeworskiej, po wandalach, jeżeli takiego określenia mogę użyć, odkrywane na południu, w okolicach Wrocławia, one zdumiewają, dlatego że tam odkryto na przykład inwentarz grobowy, w który składał się z narzędzi chirurgicznych zaimportowanych z Cesarstwa Rzymskiego. Może to być ślad oczywiście po łupie, który został do grobu złożony takiemu wojownikowi, ale równie dobrze może być to ślad po najzwyczajniej w świecie umiejętnościach nabytych w Rzymie, czy na terenie Cesarstwa Rzymskiego, lekarza, chirurga, który przybył na tereny, które nazywamy obszarami Europy barbarzyńskiej. I tutaj pamiętajmy o tym, że no, jak widzimy na przykładzie tych ośrodków metalurgicznych, ta Europa wcale taka barbarzyńska nie była. Natomiast skąd określenie barbarzyńca? Od słowa właśnie bełkot. Rzymianie mówili łaciną, mieszkańcy ziem polskich w okresie wpływów rzymskich, kojarzeni przede wszystkim z Germanami, mówili odmienną mową, niezrozumiałą dla Rzymian, więc bełkot i barbarzyńca to słowo bliskie sobie, a wandalowie, no pamiętajmy o tym, to najeźdźcy Cesarstwa Rzymskiego, więc to określenie, które jest tożsame z XX i XXI wiekiem, dla Rzymian było absolutnie też kojarzące się z zagrożeniem. Drodzy Państwo, w wielkim skrócie, Amazonki
nad Wisłą. Taka koncepcja właściwie powstała w XIX wieku, która miała tłumaczyć określenie w ogóle historycznego Mazowsza, które miało wywodzić się od starożytnych Amazonek. Dlaczego w ogóle takie określenie pojawiło się? Dlatego, że na północnym Mazowszu, co prawda z kręgiem gotów związane odkrycia, prowadzą nas do grobów, gdzie wydaje się, że przeważająca liczba związana była właśnie z pochowanymi tam kobietami. Brakowało wręcz momentami grobów męskich. Takim przykładem cmentarzyska, które było kojarzone z tak zwanym cmentarzyskiem Amazonek, był Kłoczew w dzisiejszym województwie lubelskim, właściwie na krańcach północnych województwa lubelskiego, gdzie w latach 40., 50. odkryto cmentarzysko, w którym absolutnie na podstawie inwentarza grobowego można było przypuszczać, że pochowane są głównie kobiety. Wspomnienie chociażby Ibrahima ibn Jakuba, bo to chyba, jeśli dobrze pamiętam, on pisał o w takiej federacji, o państwie kobiet nad Oceanem Estyjskim, to wszystko sprawiło, że te inwentarze grobowe wskazujące na pochówki kobiece, opis wczesnośredniowieczny, zgoła fantastyczny, doprowadził do rozumienia tych cmentarzysk jako rzeczywiście cmentarzysk związanych z Amazonkami, które miały mieszkać nad Wisłą, nad Bugiem, na obszarze chociażby północnego Mazowsza, bo tam te cmentarzyska były odnajdowane. Natomiast dzisiaj wiemy absolutnie, że te cmentarzyska należy wiązać z gotami, z ich wędrówką w kierunku Morza Czarnego, że należy to zjawisko wiązać z ekspansją, którą prowadzili mężczyźni, najpewniej jako wojownicy, prowadzącą wprost w kierunku południowym, na te obszary właściwie cieplejsze, bogatsze w zasobne ziemie, żyzne ziemie. Chociaż rzeczywiście po gotach mamy takie bardzo wyraźne ślady z jednej strony na Pomorzu, z drugiej strony w obszarze Kotliny Chrubieszowskiej, gdzie ten czarnoziem występuje obficie i chociażby słynny Masłomęcz, gdzie mamy przepiękną, gocką wioskę zrekonstruowaną. Natomiast no, ten wątek Amazonek jeszcze w latach 60. XX wieku przez niektórych historyków, regionalistów był podejmowany dla zrozumienia nazwy historycznego Mazowsza. Natomiast dzisiaj wiemy, że Mazowsze raczej od słowa maziać, brudzić. Po gotach oczywiście zostały tajemnicze obiekty, takie jak kręgi chociażby w Węsiorach, które dzisiaj traktowane są przez niektórych jako miejsca mocy. W rzeczywistości są to przede wszystkim cmentarzyska i kręgi, które towarzyszą takim cmentarzyskom, stelle, które zostały ustawione najprawdopodobniej na pamiątkę zmarłych, być może symbolizują właściwie ich duszę, ich istotę. Oczywiście z tymi Węsiorami, z Odrami, to jest kolejne z takich cmentarzysk związanych z kulturą gotów na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery, jest związanych mnóstwo hipotez, bo są tacy, którzy uważają, że to były astronomiczne obserwatoria, czyli właśnie ta paleoastronomia, która ma coraz więcej zwolenników. Natomiast no, takich dowodów absolutnie nie mamy, to są zdecydowanie cmentarzyska i chciałbym Państwu podkreślić z perspektywy jakby miejsca, jakim jest Bemowo, Warszawa, że nie tylko w Węsiorach mamy takie kręgi kamienne, dlatego że podobne kręgi, co najmniej cztery, znajdowały się opodal dzisiejszego otworu. Otwocka, właściwie opodal Osiecka, powiat otwocki, gmina Osieck, na tak zwanych czarcich kościołach, gdzie w przestrzeni okresu międzywojennego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pan Sawicki, wybitny archeolog, prowadził badania w miejscu, którą ludność wskazywała jako miejsce podwórze myśliwskim książąt mazowiecki, bo taki wiemy, że istniał w Osiecku, a które w rzeczywistości było cmentarzyskiem najprawdopodobniej związanym z kręgiem kultury przeworskiej, na którym funkcjonowały kręgi kamienne. Wydaje się, że te kręgi kamienne były co najmniej cztery. Nie musimy jechać do Węsiorów. Polecam Państwu wizytę na czarcich kościołach opodal Osiecka. To będzie wyprawa, w której będziemy musieli wykazać się z umiejętnościami poruszania się w terenie, jakim są mazowieckie śródpolne drogi i lasy, ale to będzie wielka przygoda z poszukiwaniem tego miejsca, po którym właściwie dzisiaj nie ma śladu, a które znamy głównie z dokumentacji sporządzonej przez pana Sawickiego w latach 1919-1920-21. Drodzy Państwo, no właśnie, w Polsce mamy ślady po Hunach, to jest oczywiście grób w Jakuszowicach, o którym dzisiaj może szerzej nie będziemy mówili, ale te kręgi kamienne, one kojarzą się przede wszystkim z obecnością Słowian na ziemiach polskich, wiążą się z wczesnośredniowiecznymi obiektami, bardzo tajemniczymi, w Górach Świętokrzyskich. Chciałbym Państwu podkreślić, że nie tylko
Łysa Góra i Święty Krzyż ma swój krąg kamienny, bo dużo lepiej zachowane znajdziemy chociażby na Górze Dobrzeszowskiej i te są dużo bardziej tajemnicze. To też pasmo Gór Świętokrzyskich, tylko zdecydowanie północne, mniej znane. Na tym slajdzie możemy zobaczyć Górę Dobrzeszowską, dzisiaj rezerwat archeologiczno-przyrodniczy. I to zdjęcie wykonałem zimą tego roku, kiedy przygotowując się do wyprawy, która będzie 10 kwietnia, robiłem dokumentację fotograficzną na Górze Dobrzeszowskiej. Śnieg spadł, było jego obfitość, więc bardzo wyraźnie widać było te kręgi. I proszę zwrócić uwagę na to, że mamy w zasadzie tutaj wyraźnie widoczne trzy kręgi, które otaczają wzniesienie. Trzy kręgi, a w środku właściwie pustka. Jest co prawda podstawa kamienna, którą niektórzy interpretują jako podstawę tego centralnego kamienia, czegoś na kształt menhiru, który znajdował się w tym centrum założenia. Natomiast jest to prawdopodobnie jedno z miejsc związanych z, no właśnie, ze świętymi miejscami Słowian w okresie przedchrześcijańskim. Czy wiązać je z Wiślanami, czy w ogóle Wiślanie jako plemię istnieli? Nie mam pojęcia i historycy i archeolodzy toczą na ten temat spór, czy byli Polanie, czy byli Wiślanie, czy ich po prostu nie było. Tego nie wiemy. Natomiast Góra Dobrzeszowska, gdybyśmy zdjęli warstwę lasu i zobaczyli same kręgi z perspektywy oczywiście zdjęcia lotniczego, wygląda właśnie tak. Te kratery to są, drodzy Państwo, ślady po eksploatacji przede wszystkim kamienia, współcześnie, w przestrzeni XVIII-XIX wieku, po eksploatacji rud żelaza, bo hutnictwo, pamiętajmy o tym, że w Górach Świętokrzyskich od średniowiecza kwitnie, więc to jest przede wszystkim ślad po eksploatacji kamienia, ale również rud żelaza, ale zdecydowanie w przestrzeni średniowiecza i współcześnie. Natomiast na szczycie możemy wyraźnie zobaczyć trzy kręgi. Ten centralny wyznacza nam obszar absolutnego sakrum, gdzie wydaje się, że mógł stać centralny kamień. Natomiast datowanie tego obiektu jest szalenie trudne i zrozumienie tego obiektu, bo jedna z interpretacji zakłada, że no właśnie Góra Dobrzeszowska była tym miejscem, gdzie znajdowało się sanktuarium w okresie przedchrześcijańskim, być może związane z Wiślanami, że to miejsce jest miejscem absolutnie kultowym, gdzie dostęp do niego mieli wyłącznie, no może ówcześni kapłani, szamani. Natomiast datowanie tego obiektu już jest też kłopotliwe. Badania, które były tutaj prowadzone przez wybitną archeolog panią Eligię Gąsowską, żonę niedawno zmarłego profesora Gąsowskiego, one oparły się, jeżeli chodzi o datowanie tych wałów, przede wszystkim na ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej, która była odkryta w konstrukcji wałów. To są naprawdę bardzo enigmatyczne fragmenty, które pozwalają nam datować ten obiekt. Ale tutaj na Górze Dobrzeszowskiej przede wszystkim w trakcie badań archeologicznych zaobserwowano ślady po zjawisku niezwykłym. Nawarstwienia, bardzo duże nawarstwienia węgla drzewnego, wyraźnie palonych na szczycie ognisk. I to jest prawdopodobnie ślad po jakichś ogniach kultowych, które były na szczycie rozpalane. Kiedy? Możemy się domyślać, że mógł być to okres przesilenia zimowego, równonocy wiosennej i przesilenia, no właśnie, letniego. Te okresy, które pamiętajmy o tym, że dzisiaj ubrane w tradycję chrześcijańską, to są okresy odpowiednio świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkiej Nocy, równonoc wiosenna i odpowiednio świętego Jana, noc kupalna, wianki. Trzy momenty niezwykle ważne w tym cyklu agrarnym. Natomiast może te ognie były palone przez długi czas, czyli podsycano tam święty ogień. Drodzy Państwo, to jest miejsce szalenie zagadkowe, bo tam w środku brakuje materiału archeologicznego, który mógł być świadectwem ofiar tam składanych. Natomiast pamiętajmy o tym, że być może te kręgi były ostrzeżeniem, żeby nie wchodzić na szczyt, dlatego że tam jest to miejsce najświętsze ze świętych. Może właściwie ofiary były składane symbolicznie u progu takiego kręgu kamiennego, a potem znoszone do osady i rytualnie zjadane. To jest jedna z hipotez, która absolutnie jest taką luźną, ale którą oparł o pewne obserwacje, które kiedyś zdarzyło mi się właśnie dostrzec w Armenii, w Horvirap klasztor, gdzie widziałem młodzieńca, który przed ikoną w cerkwi, w kościele w Horvirap, w klasztorze w Horvirap, w głównym kościele złożył symbolicznie przed ikoną koguta. On wszedł z nim do środka, pomodlił się przed ikoną, zabił tego koguta
przed murem, na takim specjalnym ołtarzu. Natomiast na pytanie, co z nim się dalej stanie, powiedział wprost, że on został tu ofiarowany symbolicznie, a zostanie zjedzony w domu. Ofiarowanie było oczywiście ubrane już w wątki chrześcijaństwa, ale w miejscu, w którym wcześniej znajdował się taki ośrodek, na pewno no, w święte miejsce w okresie przedchrystianizacji, tak najstarszego królestwa, które chrześcijaństwo przyjęło jako religię państwową. Natomiast Góra Dobrzeszowska być może jest też takim miejscem, gdzie symbolicznie ofiary składa. Natomiast to jest oczywiście luźna hipoteza, bo są i tacy badacze, którzy uważają, że te wały mają charakter zgoła refugialny, charakter obronny. Takie wały mamy oczywiście na Łysej Górze, wokół Świętego Krzyża, klasztoru na Świętym Krzyżu. Takie wały mamy chociażby na Górze Zamczysko w Górach Świętokrzyskich, czy w końcu w Górze Grodowej w Tumlinie. Jest ich kilka, to jest w końcu, drodzy Państwo, góra położona opodal Przysuchy, Góra Grodowa, więc tych wałów mamy kilka i pustka, która jest w środku, która wskazuje, wydaje się na to, że mogły mieć te miejsca charakter kultowy. Jest takie miejsce tajemnicze jak Góra Witosławska, też w województwie świętokrzyskim. No, miejsc jest niezwykłych i w końcu jest oczywiście ten Śląski Olimp, Dolnośląski Olimp, czyli Ślęża, gdzie mamy też na Ślęży, na Raduni wały, konstrukcje kamienne, które no, część badaczy uważa, że związane są z właśnie wyznaczeniem tego absolutnego sakrum Świętej Góry. A niektórzy badacze uważają, że mają charakter refugialny, a nawet nowa hipoteza pojawiła się, że w przypadku Ślęży one miały mieć charakter wałów, za którymi trzymano najważniejszy dobytek, czyli najzwyczajniej owce, kozy, które były pewnie zimą w to miejsce spędzane, bydło bardzo cenne. Drodzy Państwo, my nie wiemy, jak wygląda wciąż ta, jak wyglądała religia i panteon Słowian sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, bo wspomnienia Titmara, te nieme ślady, ta pustka w Górach Świętokrzyskich, no wskazuje na miejsca, które możemy kojarzyć z tym sakrum. Na Mazowszu też takie miejsce mamy, które ciągnie nas do wczesnego średniowiecza, czyli uroczysko Joście w miejscowości Głupianka, wyjątkowe dla rytuału równonocy wiosennej. Ale drodzy Państwo, z tej przedchrześcijańskiej rzeczywistości mamy wciąż mnóstwo w tej naszej codzienności. Ja te pisanki specjalnie pokazuję z perspektywy zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, bo one, drodzy Państwo, znane są z Wielkopolski, znane są z Rusi, z okresu sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, a w okresie nawet początków i upowszechniania się chrześcijaństwa, te pisanki, drodzy Państwo, które odnoszą się do symboliki absolutnie życia, odrodzenia, do symboliki właściwie pierwiastka żeńskiego i męskiego, czyli żółtka i białka, do symbolu z nieboskłonu, jakim jest żółtko kojarzone ze słońcem i wody, czyli białko. One, drodzy Państwo, były przez pewien czas zakazane, dlatego że kojarzone były z, no właśnie, z, w czasie upowszechniania chrześcijaństwa z czymś absolutnie pogańskim. A dzisiaj je nosimy w koszyczku i święcimy Wielką Sobotę. Tak samo jak witki wierzbowe, które znajdowały się w dawnych palmach na Mazowszu. To też, drodzy Państwo, symbolika daleka, ale skoro mówimy o chrześcijaństwie, to pamiętajmy o tym, że mamy wciąż problem z uchwyceniem, kiedy to chrześcijaństwo dociera na ziemię polskie. Dawniej, w okresie badań milenijnych, upatrywano Wiślicę z legendą panońską i z tym miejscem, gdzie książę na Wiślach, czyli kojarzone z księciem Wiślan, miał być chrzczony. Miał być chrzczony w preromańskim kościółku świętego Mikołaja, natomiast okazuje się, drodzy Państwo, że to, co widzimy tutaj, na tym slajdzie, dzisiaj to miejsce jest zrewitalizowane, powstaje nowy pawilon, nowa trasa podziemna Wiślicy, to jest, drodzy Państwo, rzekoma misa chrzcielna Wiślicy opodal preromańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, czyli to miejsce, gdzie być może ci pierwsi chrześcijanie przez misję skierowaną z Wielkich Moraw, kierowaną pod przywództwem Metodego i Cyryla, mieli chrzest przyjmować, a być może ten pan na Wiślach. Okazuje się, że kościół nie jest wcale preromański, tylko pochodzi z XI wieku, że prawdopodobnie ta misa chrzcielna jest najpewniej taką niecką do mieszania zaprawy, ale wszystkim całe to datowanie Wiślicy, która jest wyjątkowa i jest jednym z najistotniejszych właściwie dla Polski wczesnośredniowiecznej, tej wczesnopaństwowej z perspektywy ośrodku władzy, jest Wiślicą budowaną czy powstającą przede wszystkim w XI wieku. I tutaj na potrzeby znalezienia za wszelką cenę śladów po tej misji chrystianizacji Wiślan,
w przestrzeni IX wieku. No, wydaje mi się, że w przestrzeni lat 60., 70. najzwyczajniej w okresie badań milenijnych ta grupa archeologów skierowana do Wiślicy, ona po prostu no, próbowała za wszelką cenę coś znaleźć i spełnić pewne oczekiwania, które były z tą misją związane. Natomiast to taki ostaniec, który znajduje się na terenie grodziska w Wiślicy, jest oczywiście regia Wiślicy, jedno miejsce, gdzie mamy takie niezbite dowody. To oczywiście jest Podybłocie, odkryte w 1986 roku, płytki datowane na drugą połowę IX wieku z wyraźnie widocznym chrystonimem, trzema greckimi literami IHN. To jest, drodzy Państwo, miejscowość dzisiaj leżąca na granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. I ten chrystonim IHN, czyli inwokacja, którą możemy znaleźć na każdej ikonie, prawie że, inwokacja Isos Christos Nika, czyli Isos Christos Nika, Jezus Chrystus Zwycięzca. Być może ślad po misji metodiańskiej, być może po sprowadzonych z wielkich moraw chrześcijańskich jeńcach. Tego nigdy się nie dowiemy, bo hipotez jest wiele, ale Podybłocie jest takim wyjątkowym grodziskiem. Kolejne pokolenia archeologów związanych z Uniwersytetem Warszawskim prowadziły tam badania pod kierunkiem chociażby profesora, zmarłego profesora Jerzego Gąsowskiego. Samo stanowisko odkryte przez pana Wojdę, wciąż zagadkowe, bo niezwykłe zdobienia ceramiki, zupełnie inne typy piec, które tam obserwowano w obiektach archeologicznych. Niezwykła też odmienna dieta mieszkańców, która wskazuje na te kontakty z południem, jak się wydaje. No i te płytki z najstarszymi śladami, najstarszymi literami, co prawda greckimi, ale najstarsze zabytki piśmiennictwa odkryte na ziemiach polskich. Drodzy Państwo, zagadek jest wiele, bo tyczą się one początków państwa polskiego. Mieszko I, znany z przedstawień Matejki, z banknotów, pewnie tak nie wyglądał, bo drodzy Państwo, gdybyśmy spojrzeli na inwentarz elit wczesnopaństwowych, czy w ogóle elit w okresie Mieszka I, drodzy Państwo, moglibyśmy zaobserwować jedną rzecz kluczową, lustra i brzytwy, które najczęściej w takich zespołach, bardzo często no właśnie towarzyszących pałacom, tym ośrodkom władztwa, znajdowane są w warstwach archeologicznych, więc pewnie Mieszko miał wąsik, ale raczej nie miał długich włosów i brody, bo no właśnie brzytwa i lustro towarzyszyły absolutnie mężczyznom i to tej elicie. Zagadka, drodzy Państwo, gdzie był główny ośrodek? Czy to był Ostrów, czy Gniezno, czy Poznań? Gdzie Mieszka chrzczono? Wciąż nierozwiązana. Ostrów Lednicki, drodzy Państwo, z Poznaniem i z Gnieznem, trzy najważniejsze ośrodki zdecydowanie. Wydaje się, że największy w okresie panowania Mieszka I to jednak ten ośrodek poznański z perspektywy najnowszych badań, ale zagadka, kim był Mieszko I i w ogóle dynastia Piastów. To, że zbudowała potęgę na soli kujawskiej i na niewolnikach, to możemy przyjąć za pewność, że ze względu właściwie zgoła politycznych przyjęła chrzest elita dworu Mieszka i on sam, to możemy przyjąć za pewno, ale archeolodzy i historycy dyskutują, czy był to 966 rok, 968 rok, czy to był Gniezno, Ostrów Ledniczki, czy Poznań, a może Ratyzbona. To jest, drodzy Państwo, zagadka. Czy Mieszko I był jakby rdzennie Słowianinem, czy był przybyszem ze Skandynawii, a może nie ze Skandynawii, z kręgu kultury wikińskiej? Czy był może związany z dynastią Przemyślidów i z Wielkimi Morawami? To jest, drodzy Państwo, zagadka, o której może sobie na jakimś jeszcze spotkaniu, jeżeli będę miał szczęście być zaproszony, opowiemy. Ale ziemie polskie, drodzy Państwo, to pamiętajmy obszar Suwalszczyzny, Mazur, które były zamieszkane przez Prusów, przez chociażby Jaćwingów, niezwykłą grupę, którą charakteryzowało picie kumysu, którą charakteryzowało przede wszystkim najazdy prowadzone chociażby na Mazowsze, zniszczenie grodu w Jazdowie i taktyka walki podjazdowej, a nie stawanie frontalnie do walki i niezwykłe zabytki, chociażby na Suwalszczyźnie, takie jak grodzisko w Szurpiłach. To w końcu, drodzy Państwo, tajemnicze groby w obstawie kamiennej z obszarów Mazowsza Północno-Wschodniego, z Nadbuga, Liwca, które kojarzone są być może z Waregami, z Rusami, którzy
którzy przybyli w okresie po powstaniu Miecława albo też Masława i zostali osiedleni na Mazowszu. Ale to, drodzy Państwo, zagadki zgoła współczesne. Archeolodzy szukają śladów po armii Kambyzesa, która zaginęła na piaskach Sahary. Ale ja osobiście mam przyjemność kierować takim projektem w miejscowościach Oronne i Podzamcze, które mają na celu odnalezienie grobu 5000 poległych, którzy zginęli 10 października 1794 roku w ostatniej polowej bitwie I Rzeczpospolitej, bitwie pod Maciejowicami, którzy w żaden sposób nie zostali oznaczeni, i przekazy ustne, które kierują nas w kilka miejsc, które weryfikujemy od grudnia 2019 roku z zespołem właściwie i wolontariuszy, i archeologów w oparciu o działania prowadzone przez Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem przez gminę Maciejowice, a które mają na celu odnalezienie mogił na Płaskowyżu, takim, na takiej naturalnej reducie pomiędzy Doliną Wisły a ujściem rzeki Okrzejki i Pytlochy, gdzie Kościuszko w 9 i 10 października z 7000 stanął, górując nad obozem rosyjskim, żeby podjąć no właśnie niespodziewaną i nierówną walkę z oddziałami dowodzonymi przez generała Fersena. Nowoczesne techniki, od zdjęć lidarowych przez użycie geofizyki, między innymi taki podstawowy jak georadar czy magnetometr, i pomimo tego, że prace od grudnia trwają, pomimo tego, że mamy jedno miejsce, gdzie mamy wyraźną anomalię, która prawdopodobnie jest grobem, którą będziemy weryfikowali wykopaliskowo już w kwietniu, to mamy jedno miejsce, a co najmniej kilka w obszarze pomiędzy Podzamczem a Oronnem się znajduje, ale o tym też mam nadzieję, że będę miał jeszcze kiedyś Państwu okazję opowiedzieć, bo to spotkanie o tych zaginionych grobach poległych pod Maciejowicami to jest spotkanie na dobrą godzinę. Serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie. Gorąco zapraszam do uważnego podróżowania po Polsce, bo no, miejsc jest niezwykłych mnóstwo. Chodlik w województwie lubelskim, kiedy będą Państwo już opodal Kazimierza, warto się tam wybrać. Naprawdę nie trzeba jechać do Azji Mniejszej, do dzisiejszej Turcji i oglądać Czetalhiuk, żeby zachwycić się. Wystarczy pojechać na Kujawy albo do Krzemiona Kopatowskich, czy chociażby do Chodlika, czy na Górę Dobrzeszowską, którą gorąco Państwu polecam. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś na szlaku. Szanowni Państwo, pojawiło się bardzo ciekawe pytanie. Co Pan sądzi o teorii normańskich początków polskiej państwowości? To jest trudne pytanie, dlatego że tych teorii właściwie o początkach państwa polskiego jest kilka. Przyznam się szczerze, kiedy miałem przyjemność studiować w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, zachwycały mnie zawsze wykłady profesora, doktora Wróblewskiego, Wojciecha Wróblewskiego, który był jednym z, no właściwie z tych, których można uznać za normanistów i który uważał, że absolutnie kluczem tak naprawdę dla początku
środków państwa polskiego jest ten czynnik zewnętrzny, który przybył właściwie z tej kultury Normanów, z Wikingów, który powoduje właściwie w sposób wyraźny pewne zmiany w obszarze Wielkopolski, bo o Mieszku dzisiaj było najmniej, ale to jest bardzo szeroki temat. Pamiętajmy o rzeczy bardzo ważnej. W przestrzeni początku drugiej połowy XIX wieku, czyli najpewniej w czasach Mieszka I, gdzieś po 942 roku, na terenie Kujaw i Wielkopolski bardzo wyraźnie widać pewien proces właściwie, który zmierza do stworzenia nowego ładu. I to jest proces z jednej strony wyprowadzenia ludności ze starych grodów i osad. Powstają nowe duże ośrodki, takim jest na pewno Gniezno, pewnie jest to Poznań, Giecz, to jest kilka ośrodków, ale to są nowe, budowane właściwie w nowych miejscach u podstawy grody, potężne grody właściwie z niesamowitym obwałowaniem. I pytanie tak naprawdę, czy jakiś czynnik zewnętrzny przybył, żeby zerwać ze starszą tradycją i wyprowadza z tych starych osad ludność, przenosi ją w nowe miejsca. No i jest to czynnik, który mógł się pojawić. Pamiętajmy o tym, że Kujawy, Wielkopolska właściwie jest w przestrzeni właściwie oddziaływania dwóch potężnych portów, które były portami, w których bardzo często Normanowie, Wikingowie, Waregowie, Rusowie, bo tych określeń możemy użyć kilku w stosunku do tej kultury normańskiej, możemy użyć kilku. Oni na pewno tam często bywali, te porty kontrolowali. Z jednej strony jest to Wolin, Wyspa Wolin, mówimy o słowiańskim porcie, ale właściwie w którym główny czynnik wymiany handlowej na pewno był po stronie tej, nazwijmy to, normańskiej, wikińskiej. Podobnie było pewnie z Truso, czyli obszar położony nieopodal dzisiejszego Elbląga, jezioro Drużno, gdzie ten wyjątkowy port Truso został odnaleziony, który jest wymieniany w źródłach historycznych, a który po raz pierwszy zidentyfikowano chyba prawidłowo w latach 80. XX wieku. Natomiast dwa wielkie ośrodki, w których pewnie wymieniano odpowiednio na styku w przypadku Truso świata Słowian i świata Bałtów, sól, niewolników za żelazo i to srebro, które płynęło chociażby z krajów arabskich, czego przykładem są te wielkie depozyty dirhemów, pytanie, czy ten czynnik przychodzi z zewnątrz, czy bodzia, czy jakby importy ze świata, powiedziałbym, że normańskiego, wikińskiego, odkrywane na terenie cmentarzysk wczesno-średniowiecznych, to są ślady po tym czynniku, który przybył z zewnątrz, czy to są ślady po najemnych drużynach, czy to są ślady po importach właściwie, które trafiają na Wielkopolskę. To jest sprawa szalenie, szalenie zagadkowa, nadal otwarta. Są ci, którzy absolutnie wierzą, że to czynnik jakby wikiński, jakby jest tutaj tym tworzącym zręby państwowości, jak chociażby Zdzisław Skrok, który wydał książkę, która jest oczywiście dyskutowana, czy wikingowie stworzyli Polskę, czy popełnił taką książkę, czy wikingowie stworzyli Polskę. Ja, drodzy Państwo, jakby osobiście nie wiem, mam wątpliwości, dlatego że tu nie mamy żadnych jakby śladów w tej historii pisanej, która prowadziłaby nas do wikińskich kolonii Mieszka, ale z drugiej strony nawet nie możemy mieć pewności, czy Mieszko to rzeczywiście był Mieszko. Ten Dago, który pojawia się tajemniczy, to jest sprawa szalenie złożona. Jest jakiś ślad po czynniku zewnętrznym, czyli budowa tych nowych grodów w obszarze Kujaw i Wielkopolski. To jest taki czynnik, który moim zdaniem jakby może świadczyć jakby za przybyciem jakiejś siły z zewnątrz, która tworzy jakby zręby pod państwowość, ale wydaje mi się, że jest to hipoteza jakby w połączeniu nawet z wyposażeniem, z inwentarzem jakby importów, z tymi dużymi skarbami srebrnymi, wciąż jakby niewystarczająca, żeby mówić o tym, że ten czynnik normański miał być czynnikiem, który jakby stworzył podwaliny pod państwo, które z czasem stało się państwem polskim. No tutaj sprawa jest bardzo, bardzo złożona. Czy rozumiem, że jest to ostatnie pytanie. Temat bardzo otwarty, ale to jest temat, który można byłoby też kiedyś w oparciu wszystkim o historię Mieszka dalej wyprowadzić. Dziękuję serdecznie.